Słońce, upał, wakacyjna sielanka. Prawdziwy dramat dla spinningistów. Jednak nawet w takiej pogodzie można skutecznie łowić drapieżniki. Trzeba tylko dobrze się przygotować. Pokażę Wam dzisiaj moje metody na łowienie w tak przygotowanej wodzie. Zacznę od pierwszego z nich, może najmniej efektywnego, ale najbardziej przyjemnego. No dobra, a teraz na poważnie. Upał, flauta, spinningowy dramat. Woda jest gorąca, ciężko złowić cokolwiek, ciężko w ogóle funkcjonować w takim upale nad wodą, ale oczywiście z pasji do spinningu nie możemy realizować innych hobby jak właśnie łowienie drapieżników. W takich warunkach można łowić okonie, bo mimo że jest gorąco, mimo że jest flauta, czasami widać ich ataki przy powierzchni. Szczególnie w takich miejscach jak tutaj, zapewne słyszycie gdzieś w tle odgłosy kąpieliska i właśnie kąpieliska i tego typu rejony są dobrym miejscem, aby rozpocząć wakacyjną przygodę. O, jest! Kolejna rybka. No, jak mówiłem, miejsce przy kąpielisku jak najbardziej warto obłowić. Było trochę widać tutaj drobnicy. Musiały też się pojawić okonie, na razie nie za duże, ale było widać też ataki większych ryb. Na razie tego typu osobniki, ale na delikatnym sprzęcie, fajna zabawa. Szczególnie wtedy, gdy podczas dnia na wodzie nic się nie dzieje, można liczyć na chociaż trochę adrenaliny. Podczas wakacyjnego łowienia okoni bardzo dobrze sprawdza się toniowe prowadzenie jaskółek, riperów, na przykład riperów Craftshad, Slender, a także jaskółek Craft Dying Minnow. Jedną z nich mam właśnie teraz na agrafce. Kolory naturalne, motor oile, różnego rodzaju perły. To moje propozycje numer jeden. Dodatkowo łowię wędziskami z serii Microgame, Ultralight Game, w zależności od przynęty, którą stosuję. Takie prowadzenie przynęty toniowej polega z reguły na sprowadzaniu przynęty w partię wody, która nas interesuje, w której przebywają drapieżniki, i delikatne potrząsanie wędziskiem, chwilowe przerwy, w których z reguły następują ataki. I co? Zabawa, 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 zabawa. Jest, jest okonek, jeden z wielu w tym miejscu. No, okonie nie są duże tutaj, akurat w tym fragmencie wody, ale zawsze jest to jakiś wakacyjny przerywnik i trochę fajnej zabawy z niewielkimi rybami, ale rybami, na które jednak można liczyć. Akurat tutaj nasza jaskółeczka Craft Dying Minnow i fajny pasiaczek. Fajny, bo wziął w tym upale. Wracaj do wody. O, jest okonek. Okonek, kolejny okonek. Pamiętajcie, że w wakacje nie zawsze chodzi o rekordy. Czasami chodzi o to, aby pobawić się łowieniem. Chodź tu do mnie. O! Widzę, że tylko tobie chyba w ten letni dzień chce się jeszcze funkcjonować i żyć. Rybki tutaj regularnie wjeżdżają, aczkolwiek takie rozmiary to chyba wszystko, na co możemy liczyć. Ale mimo wszystko zabawa jest świetna. Jaskółeczka Craft Dying Minnow uzbrojona poprzecznie. Dobry temat do takiego toniowego, wakacyjnego łowienia okoni. Jest! Fajnie, okoń usiadł. No, szybki, agresywny, letni twitching. O, ale pięknie, za nim idzie drugi, jeszcze większy. Ale fajny temat, okonie są w gazie. Udało się złowić. O, prawie się udało złowić rybę. Udało się, tak. Gravity Twitch, medium runner.
dobry wobler na tego typu rybki, agresywnie prowadzony na zestawie castingowym. No, lato to czas twitchingu. Bardzo gorąco polecam Wam tą metodę, bo nie tylko brania są piękne, ale też metoda jest bardzo skuteczna. Okoń się wyrywa, ale szybko wypuszczam go do wody, dlatego że temperatura na powierzchni jest wysoka. Wracaj sobie tutaj, skąd przyszedłeś, trzydziestaczku. Na razie. Pięknie. Jedziemy dalej, może jeszcze jakiś strzeli. Moją ulubioną metodą łowienia wakacyjnych okoni jest twitching. Stosuję woblery Savage Gear Gravity Twitch w wersji Shallow Runner i Medium Runner, które prowadzę dosyć agresywnie. Właśnie szybki, dynamiczny i bardzo agresywny. Taki właśnie powinien być wakacyjny twitching. Oprócz woblerów Gravity Twitch, czyli typowych Twitch Bite'ów, o tej porze roku sprawdzają się też inne twarde przynęty, na przykład przynęty z serii Gravity Crank, czyli typowy Crank Bite, i Fat Wipe, czyli wobler wibrujący. Jest, nie ma, jest. Jest kolejna rybka na Twitcha. Ale maluszek tym razem. Mimo wszystko miał odwagę, uderzył. No jak widzicie, łowienie wakacyjnych okoni to świetna zabawa. Niemniej jednak spróbuję poszukać czegoś większego. Spróbujemy kilku patentów na oszukanie szczupaka lub sandacza. A o koniu. Ło! Ło! Na razie. Żar leje się z nieba, ale musiałem się ubrać. W takich temperaturach trzeba uważać na poparzenia słoneczne. Bardzo dobrze mieć też koszulkę z filtrem UV, która chroni przed promieniami. W taką pogodę warto obławiać miejsca, w których drapieżniki mają naturalne schronienie przed słońcem. Na przykład korony zatopionych drzew albo znajdujące się na dnie karcze. W takich miejscach łowimy na przykład na przynęty offsetowe uzbrojone w czebureszki, na przykład system G-Grig, i możemy w nich spodziewać się praktycznie każdego jeziorowego drapieżnika.
kolejna niespodzianka, choć bardziej spodziewałem się sandacza podczas obławiania podwodnych karczy, zdarzył się sumek, który jeszcze bardziej podgrzał atmosferę tego gorącego dnia. Akcji z sumkiem obłowiłem jeszcze kilka interesujących miejsc w pobliżu podwodnych zaczepów. Niestety na pusto, nie udało się nic złowić. Spróbuję jeszcze połowić w inny sposób. Wykorzystam naturalny instynkt drapieżników, pobudzę ich agresję poprzez stosowanie dość ciężkich główek jigowych. Zastosuję główki rzędu 15, 20, może 25 gram nawet do gum typu Craft Shad, Cannibal, Slender. Spróbuję popodbijać te przynęty mocniej na twardszym dnie. Widziałem tutaj niedaleko taki blat, bardziej garb, wcinający się w jezioro o głębokości 2,5-3 metrów, na którym widać było drobnicę. Na razie nic tam nie brało, aczkolwiek spróbuję łowić tam w inny sposób. Wykorzystam właśnie cięższe główki jigowe, ale zanim to zrobię, muszę spłynąć na chwilę przerwy. Po południu zapowiadane jest lekkie, delikatne ochłodzenie wynikające z zachmurzenia. Może wtedy zacznie się jeszcze więcej dziać, ale na razie jest tak gorąco, że muszę chwilę odpuścić i muszę sobie zrobić krótką przerwę. Trzymajcie się. Nie ma nic lepszego niż krótka przerwa podczas upalnego dnia, ale pojadłem i sprawdzę jeszcze przez chwilę, co dzieje się nad wodą. Ale czepnął. Pięknie. To była piękna dniówka nad wodą. Mimo dużej temperatury udało się coś złowić. Woda w zbiorniku nagrzana. Przyszło zachmurzenie. Uff, naprawdę ciekawie. Piękne branie na końcóweczkę dnia. Trzymajcie się, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Ja wypuszczam rybę, a raczej ryba wyskakuje mi z rąk. Zapraszam was do kolejnych odcinków. Zapraszam do komentowania, subskrypcji naszego kanału i postawienia łapki w górę, jeśli wam się podobało. Thank you.